Witam Państwa bardzo serdecznie. W szóstym odcinku instrukcji nocnego obserwatora pokażę Wam, jakie parametry techniczne posiada Wasz teleskop. Takie jak zasięg gwiazdowy, maksymalne i minimalne powiększenie. Sprawdzimy również faktyczną rozdzielczość teleskopu przy pomocy nocnego obserwatora. Ustawimy w programie pole widzenia nieba przez teleskop dla trzech posiadanych okularów. Pokażę, jak w programie sprawdzić, jaki obszar nieba obejmuje matryca naszego aparatu fotograficznego czy kamery. Zapraszam. Zaczynamy szósty odcinek. Na początku przypomnę troszkę teorii. Co to jest zdolność rozdzielcza teleskopu? Definiuje się ją jako najmniejszą kątową odległość na niebie między dwiema gwiazdami, przy której są one jeszcze widoczne osobno. Czyli występuje to wtedy, kiedy przy bardzo dużym powiększeniu zobaczymy dwie gwiazdy stykające się ze sobą centralnymi krążkami dyfrakcyjnymi, tak jak to widzimy na tej ilustracji po prawej stronie. Krążki dyfrakcyjne blisko siebie położonych gwiazd stykają się i wtedy te gwiazdy znajdują się w takiej odległości kątowej od siebie, ile wynosi rozdzielczość teleskopu. Jeśli na te same gwiazdy spojrzymy przez teleskop o mniejszej średnicy zwierciadła, przy tym samym powiększeniu, to gwiazdy będą widoczne w tej samej odległości kątowej, ale za to krążki dyfrakcyjne będą znacznie większe i ta gwiazda podwójna zleje się w jedną wielką plamę. Jeśli przy tym samym powiększeniu spojrzymy przez teleskop o większej średnicy, to wtedy krążki dyfrakcyjne gwiazd będą znacznie mniejsze i zobaczymy wówczas te same gwiazdy w pewnej odległości od siebie, gdyż zdolność rozdzielcza teleskopu wzrasta wraz ze wzrostem średnicy obiektywu. Teoretyczną zdolność rozdzielczą teleskopu obliczamy w sekundach kątowych, dzieląc liczbę 138 przez średnicę obiektywu wyrażoną w milimetrach. Weźmy przykładowo teleskop Synta SW Dobson 8 cali o średnicy zwierciadła 203 mm i ogniskowej 1200 mm. Dla tego teleskopu zdolność rozdzielcza wynosi 138 dzielone przez 203, czyli 0,68 setnych sekundy kątowej. To są oczywiście teoretyczne wyliczenia, zakładając, że optyka naszego teleskopu jest idealna. Aby sprawdzić, jaką faktyczną zdolność rozdzielczą posiada nasz teleskop, to wkładamy w wyciąg okularowy taki okular o bardzo dobrej jakości, o tak krótkiej ogniskowej, aby uzyskać maksymalne powiększenie teleskopu. To maksymalne powiększenie teleskopu wyliczamy ze wzoru 2 razy średnica obiektywu w milimetrach, czyli w tym przypadku maksymalne powiększenie wynosi 400 razy. W latach 80. XX wieku, kiedy sam robiłem teleskopy, to pamiętam, że przyjmowaliśmy dla teleskopów współczynnik 1,5, czyli to maksymalne powiększenie wynosiłoby wtedy 300 razy. Jednak jeśli użyjemy okularu ogniskowej 3,5 mm, to uzyskamy powiększenie 343 razy i przy tym powiększeniu zobaczymy już krążki dyfrakcyjne gwiazd. Teraz należy wybrać odpowiednią gwiazdę podwójną, aby sprawdzić, jakiej jakości mamy optykę i tu bardzo pomocny będzie nocny obserwator, który posiada specjalną do tego celu funkcję. Ta funkcja programu Nocny Obserwator znajduje się na panelu granice, o tutaj na tym, czyli ograniczenia. I w tych ograniczeniach mamy tutaj z prawej strony przedział separacji gwiazd podwójnych. Ponieważ wiemy, że nasza rozdzielczość gwiazdowa tego teleskopu to jest 0,68 sekundy kątowej, więc należy wybrać spośród wszystkich gwiazd podwójnych takie, których odległość składników są pomiędzy sobą w okolicy właśnie tej naszej zdolności rozdzielczej. Tu możemy sobie zadeklarować przedział. Tu zwróćcie uwagę koniecznie, że tu jest przecinek, żeby zawsze tutaj wpisywać przecinek, a nie kropkę, czy jakieś inne litery, bo może program się wykrzaczyć. Więc wprowadzimy 0, przecinek powiedzmy sobie 5. A tutaj, żeby nie było za dużo tych gwiazd, powiedzmy sobie do 1 sekundy kątowej. W tym przedziale poszukamy sobie gwiazd podwójnych, albo może nie aż tak ambitnie, powiedzmy do 1,5 sekundy kątowej. Natomiast tutaj mamy maksymalną różnicę w magnitudo pomiędzy gwiazdami. Jeżeli będzie bardzo duża różnica jasności, to również nie będzie to adekwatne, żeby
sprawdzić naszą rozdzielczość teleskopu. W związku z tym tutaj również ograniczę to, powiedzmy sobie, do 2 magnitudo. Tu mamy podwójne, no i gdybyśmy ograniczyli tylko do 6 wielkości gwiazdowej, no to byłoby słabo, bo nas najbardziej interesować będą właśnie bardzo niezajasne te gwiazdy, składniki, gdyż jasność ich może być w przypadku 20-centymetrowej średnicy zwierciadła zbyt jasne, więc zdecydowanie sobie te podwójne nawet do 10, powiedzmy do 10 wielkości gwiazdowej określimy. No i dobrze, w takim razie teraz one są już teoretycznie włączone, ale my widzimy jakiś tam fragment nieba. Tradycyjnie wracam 7 w home na środek ekranu, ale polecimy sobie do nocy, czyli ustawimy sobie 6 o północy, 0H, już mamy ciemne niebo i gwiazdy podwójne włączamy literką D, czyli Double Stars. Po wciśnięciu widzimy, pojawiły się krzyżyki. Jak jeszcze raz nacisnę, to się pojawiają już opisy. I to są gwiazdy podwójne wyłącznie z tego zakresu, który ja tam w ograniczeniach jasności ustawiłem. Gdybyśmy, ja dzisiaj mamy tutaj 1 grudnia, gdybyśmy w nocy chcieli sobie zobaczyć jakieś gwiazdy charakterystyczne, no to na przykład tu jest 1,3 sekundy, dwie gwiazdki, bardzo ładna podwójna dla mniejszych teleskopów, na przykład 15, czyli 15 cm, czyli 6-calowe teleskopy mają rozdzielczość 0,94, więc jeżeli byśmy zobaczyli to, to już byłoby fantastycznie, a tu jest 1,1. Można sobie to powiększyć. No i przy czym tutaj mamy dwie gwiazdy tej samej jasności. Ale nas interesuje ten teleskop 203 mm i szukamy gwiazdy podwójnej, która ma około 0,089297. Ale jest, gdybyśmy sobie powiększyli obraz, no to tutaj widzimy charakterystycznie, że jest ta gwiazda taka jasna, według której można oglądać. I ta właśnie ma 0,8 magnitudo. No więc jeżeli byśmy tą gwiazdę rozłupali na 2, no to byłoby to no już bardzo blisko naszej zdolności rozdzielczej. Byśmy mieli pewność, jak jest to widoczne. Także w ten sposób, jak widzicie, szukamy gwiazd podwójnych. Możemy znowu sobie wrócić na home, nacisnąć 2 razy literkę D. Gwiazdy podwójne również są tutaj, po wciśnięciu klawisza S. Jeżeli sobie zaznaczymy, oto widzicie, to są gwiazdy podwójne i klawisz D się świeci na zielono, no bo są widoczne. I teraz jeszcze raz przy tym pomieszczeniu szukamy gwiazdy podwójnej 0,7 mniej więcej. Specjalnie nie widzę 0, o tu jest 0,7, piękna gwiazdka, i ona klikamy, powiększamy, czyli tuż koło Procyona, praktycznie rzecz biorąc, a de facto zwróćcie uwagę, jak łatwo sprawdzić tutaj sam Procyon w polu widzenia, i ta gwiazdka, bo ta gwiazdka przy Procyonie ma 0,9 sekundy kątowej, 6,4, 6,7, jakbyśmy tą gwiazdę rozłupali, no to już byśmy wiedzieli po prostu. Także no ta jest bardzo fajna, szczególnie dla 15-centymetrowych teleskopów, bo to jest granica rozdzielczości tych teleskopów. Jeżeli je widzimy osobno, to znaczy zobaczymy dwa krążki dyfrakcyjne stykające się lub lekko zachodzące na siebie, no to będziemy mogli być spokojni, że nasz teleskop jest bardzo dobry. Także tu zdecydowanie polecałbym sprawdzenie tej gwiazdy przy Procyonie, czy nasz teleskop ma dobrą zdolność rozdzielczą. Tak jeszcze na marginesie wspomnę, że home nacisnę, że my mieliśmy zwykle
testem, przy czym szukali, nie, minus jedna doba, przepraszam, minus jedna godzina, wrócimy do godzin wieczornych. Jeżeli tutaj sobie na ten obiekt natrafimy, no to zobaczmy, że tutaj są tak zwane epsilony. Nacisnę tutaj B jeszcze raz, tu mam epsilon 1, epsilon 2, ale one mają 2 sekundy kątowe rozdzielczości. Limes i separację sobie przyjmiemy, no powiedzmy do 3 sekund. I naciśniemy D. No i tutaj widzimy, że każda z tych dwóch gwiazd jest gwiazdą podwójną. Mają 2,2, 2,3 sekundy kątowej. To jest już zdecydowanie większa odległość niż zdolność rozdzielcza teleskopu 15 cm, ale tak jak mówię, te wszystkie zdolności rozdzielcze są obliczane dla idealnej optyki. Wystarczy, że troszkę coś mamy gorszą optykę, no to wtedy nam się to wszystko nie uda rozdzielić. Także jak my robiliśmy pod koniec zeszłego wieku teleskopy w naszej pracowni, to sprawdzaliśmy na tych właśnie epsilonach lutni, które są bardzo łatwe do znalezienia w teleskopie. Jeżeli rozłupywaliśmy ten układ podwójny na 4, no to już byliśmy zadowoleni, bo przez teleskopy 15-centymetrowe to one powinny być już w pewnej odległości od siebie. Robiliśmy teleskopy ogniskowych 1,5 metra, no to 5-milimetrowy okular dawał 300 razy powiększenie i w tym powiększeniu widziałem w naszych teleskopach, że wszystkie cztery gwiazdki były wyraźnie widoczne i nie stykały się brzuszkami. Jeszcze można tam było palec włożyć między te poszczególne gwiazdki. Teraz porozmawiamy sobie o teleskopach. Ostatnio zauważyłem coś, czego mi bardzo brakowało w nocnym obserwatorze i wczoraj posiedziałem cały dzień nad tym, żeby dodać dodatkową funkcję, której wszyscy ci, którzy mają wcześniej zainstalowanego nocnego obserwatora niż tu pod helpem widzimy z lewej strony 1 grudnia o godzinie 9, czyli to dzisiaj jest o 9, wstawiłem wersję ostateczną z taką funkcją, jaką zaraz właśnie Wam zademonstruję. Zgasimy nasze te obiekty, a w ogóle Escape możemy uruchomić, znaczy pogasić wszystkie te. I klawiszem F2 settings ustawienia. Tu się troszkę zmieniło, jako że doszła opcja teleskop. Jeśli tutaj kliknę, pojawia się nowa tabelka, dane teleskopu. Jeżeli wprowadzimy tamte 203, średnica zwierciadła 203 i 1200, które opowiadałem, to możemy sobie sprawdzić parametry tego teleskopu, klikając oblicz. I wtedy widzimy rozdzielczość 0,68 sekundy kątowej, minimalne powiększenie 34 razy. To jest takie powiększenie, przy którym jeżeli byśmy jeszcze mniejsze zastosowali, no to w ogóle część światła nie trafia do naszej źrenicy. Nie ma sensu dawać mniejszego powiększenia. Maksymalne powiększenie, no to tu już zastosowałem ten współczynnik 2 razy, czyli 406. Od razu jest policzone, że dla tej średnicy zwierciadła zasięg gwiazdowy optyczny mamy 13,4 magnitudo. Światło siła tego teleskopu jest 1 do 5,9, czyli no powiedzmy 1 szósta. A te dwa parametry to są takie, ponieważ ja robiłem zwierciadła, no 20-30 lat siedziałem w pracowni szlifierskiej i robiłem zwierciadła. No to jakby ktoś, nie daj Boże, chciał sobie zrobić teleskop, no to musiałby sobie wywiercić wgłębienie w płycie, płaskiej płycie szklanej 2,15 mm dla tej średnicy i dla tej ogniskowej. Tutaj mam taki parametr dokładność dla sfery. Jest 1 na 1,2 lambda. To oznacza, że praktycznie rzecz biorąc, gdyby to była sfera, no to dokładność mielibyśmy prawie że 1 lambda.
No, czyli bardzo słabo. Dla nas warunek jest, powiedzmy, 1/8 lambda to było coś, co stwierdzaliśmy, że no, może być, jeżeli taką uzyskamy dokładne zwierciadło, to możemy dawać do aluminizacji. Po co tutaj to zrobiłem? No bo może się okazać, że zdarzyło się to już, że jeden z naszych członków oddziału warszawskiego PTMA kupił teleskop w sklepie normalnie. To była teleskop o średnicy 20 cm i metrowa ogniskowa. No i obrazy były bardzo rozmyte, bardzo słabej jakości. No to ten członek przyniósł do naszego towarzystwa ten teleskop. Na nożu Foucault zmierzyliśmy jego dokładność i się okazało, że to nie była parabola, tylko to była sfera. No i tutaj po prostu no, producenci, nie wiem, albo zapomnieli sfiguryzować na parabolę tak światłosilny teleskop, że dla sfery to jest dawało rozmyte obrazy. Natomiast tutaj jest taka praktyczna dla Was podpowiedź, że jeżeli posiadacie teleskop, powiedzmy 15 czy 20 cm w średnicy ogniskowej i patrzycie sobie na Jowisza i widzicie na Jowiszu, że to jest po prostu taka bardzo jasna plama, rozmyta, równikowe pasy są bardzo słabo widoczne, szczegółów prawie nie ma, a przecież przy tej średnicy to powinno być. No, może być tak, że optyka jest nieskolimowana, więc jeżeli pomimo kolimacji też dalej te obrazy są miękkie, rozmyte i byle jakie, no to możecie bardzo tanim sposobem spróbować zasłonić sobie zwierciadło główne, czyli wkładacie kartonik, czarny kartonik z wyciętą dziurą o mniejszej średnicy niż średnica zwierciadła. I tak jak w tym przypadku tu jest 1200, a średnica jest 203, to jeżeli byśmy ograniczyli to do, powiedzmy, dajemy 170 oblicz, no to już tutaj się poprawia. No, w tym przypadku musielibyśmy drastycznie zjechać, dajmy na to no 120, czyli byłaby 1 do 10, to jest to coś, co ja w swoim poradniku zawsze reklamowałem. No to mamy już 1/9 lambda, to już taka dokładność naprawdę jest już dla sfery idealne, bo może się zdarzyć, że wasz teleskop na brzegach ma odwrócony brzeg czy podniesiony brzeg i ten teleskop no jest źle sfiguryzowany, ale zwykle środkowa partia nie różni się aż tak od sfery daleko, że po prostu zmniejszając średnicę zwierciadła, zrobimy, że rzeczywiście spadnie nam rozdzielczość, bo już mamy tylko 1,2 sekundy kątowej rozdzielczość. Spadnie nam jasność, ale niebotycznie wzrośnie nam jakość obrazów. I możecie się przekonać, że ten sam teleskop, który daje miękkie obrazy na planetach, jeżeli włożycie taką diafragmę o średnicy, w tym przypadku 12 cm, znacznie ograniczając średnicę zwierciadła, to i tak jest jeszcze bardzo dużo, to zobaczycie na planetach no nieprawdopodobny skok jakości obrazów, a Księżyc będzie po prostu no, poezją. A koszt takiej operacji to jest kilka złotych, no bo wyciąć krążek to z kartonu może każdy, pomalować czarnym tuszem kreślarskim za parę złotych lub w ogóle kupić czarny karton i wyciąć kółko i wstawić na zwierciadło. Jest to absolutnie rzecz do powrotu, że można tą kartonik potem zdjąć i oglądać na pełnej średnicy zwierciadło. Ale kto ma wątpliwości, czy jego teleskop jest dobry, czy nie, proponuję i zalecam, żeby sobie zrobił taki eksperyment i zobaczył, o ile jakość obrazów mu podskoczy w przypadku zmniejszenia średnicy zwierciadła głównego poprzez diafragmę przy samym zwierciadle. Dla tych, którzy sobie pomyślą, że może jednak by zrobili sobie sami teleskop, to taki tutaj poradnik umieściłem w sieci, który już jest od dawna. Jak widzicie, to jest ostatnia aktualizacja, wydanie 4 maja 2011. On był dużo, dużo wcześniej wydany i tutaj opisałem bardzo szczegółowo, w jaki sposób, właśnie jakie mają zdolności rozdzielcze teleskopy, zasięg teleskopu, te wszystkie parametry, o których mówiłem, jak
jak wyszlifować, to sobie możecie przeczytać. Mam nadzieję, że jak to przeczytacie, zobaczycie, ile to jest problemów, to zrezygnujecie z roboty, jako że w tej chwili już jest trudniej znaleźć firmę, która aluminizuje zwierciadła. Ale jakby ktoś chciał przeczytać, jak kiedyś robiłem teleskopy, to może sobie to przeczytać. Polecam. Teraz tutaj widzimy tak, to są te parametry naszego teleskopu, a tutaj mamy okulary. Jeżeli sobie będziemy chcieli, no załóżmy dla tamtego teleskopu, czyli jeszcze raz wprowadzimy 203, no i 1200, dobrze. Jak dajemy oblicz, to nam się pojawiają te wszystkie wyniki, to na bieżąco program oblicza wszystkie te dane. I dla każdego jednego z tych trzech okularów, który możemy posiadać, wpisujemy sobie ogniskową. Załóżmy, że złożymy sobie tą ogniskową 3,5 mm. Jak zobaczycie, jak się zmieniło to pole, to wstawiaj tylko cyfry. Separatorem dziesiętnym jest przecinek, nie kropka. Broń Boże, tutaj postawić kropkę, tu trzeba dać przecinek, pół. Jak postawicie kropkę, to nam najprawdopodobniej się tutaj pokaże okienko i się zepsuje program, więc zdecydowanie tu nie polecam eksperymentów, żadnych liter, nie stawiać tylko cyfry i takie w miarę rozsądne, żeby się ten, tutaj nie zrobiłem zabezpieczeń przeciwko wstawianiu byle jakich znaków. Tu muszą być tylko cyfry i dla ogniskowej zrobiłem wyjątek, że można wstawić przecinek, bo jest tutaj możliwość włożenia takiego okularu o 3,5 mm ogniskowej. I pole widzenia tego okularu, nie wiem, może było 58 stopni. I jak teraz damy oblicz, no to jak widzicie, tu powiększenie wyszło nam 343 razy i pole widzenia 10 minut kątowych. To jest od razu już policzone na to, jakim widać przez teleskop obszar na niebie. Drugi okular ma 10 i 50 stopni, trzeci okular 40 i dla każdego z tych okularów widzimy tutaj powiększenie, jakie uzyskamy, jak również pole widzenia. To po wpisaniu tego, jeżeli tutaj naciśniemy zapisz i zamknij, te wszystkie dane nam się zapiszą już do pliku i będziemy mieli, a co najważniejsze, po zamknięciu i zapisaniu, zwróćcie uwagę, pole widzenia 10, 25, 110. Jak tu klikniemy zapisz i zamknij, to mamy pole widzenia numer 1, 10, 25, 110. Jeżeli zamkniemy teraz to i włączymy z powrotem naszą klawiszem S, albo tutaj wstawimy map set, to tu widzimy taki opis, że wyświetla trzy obszary widoczności, zakresy zdefiniowane w ustawieniach settings. Klikamy i już widzimy dla tych trzech okularów, jak widać te obiekty. Jak widzimy w tym okularze o powiększeniu 343 razy, te dwa składniki będą widoczne. Jeżeli sobie będziemy powiększać to jeszcze bardziej, to zobaczymy sobie, że w naszym teleskopie te nasze gwiazdki, o, zwróćcie, charakterystyczna rzecz dla tych epsilonów jest taki, że jedna podwójna jest w tą stronę, a druga jest w tą stronę. To, że to nie jest na tym tle, to wynika tylko z tego, że ten katalog gwiazd podwójnych ma ograniczone bardziej dokładność współrzędnych i przy dużych powiększeniach to się rozchodzi, ale to na pewno chodzi o te gwiazdy. To jest epsilon i epsilon 1 Lir, a tu epsilon 2 Lyrae. Także tu widzimy powiększenie przy tym właśnie najkrótszym okularze, czyli 3,5 mm, to jest przy okularze 10 mm, no a tutaj mamy już zakres przy tym. Także możemy sobie w ten sposób ocenić wielkość pola widzenia w danym okularze. Jest to bardzo przydatne, jeżeli będziemy szukali na przykład jakiejś planetoidy. No i żeby zorientować się, jaka jest widoczność wokół gwiazd, czego należy szukać, to można sobie właśnie zrobić mapkę z takim polem widzenia okularu. Przypominam, że żeby zrobić taką mapkę, no to
bo wystarczy sobie wcisnąć klawisz na przykład F8, który w tym akurat momencie nie działa, bo nagrywam wam ten filmik, ale jak zrobimy sobie kolory do druku, damy menu i damy bitmap, no to mamy to już na bitmapie, tutaj drukarka jest, tu bym kliknął i już by się to wszystko wydrukowało. Ewentualnie w dowolnym programie graficznym można kolory odwrócić i wtedy będzie na białym tle czarny znak i inne kolorowe literki. Zamykamy bitmap. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pole widzenia okularów. Natomiast jeszcze na koniec pokażę wam coś, co pewnie już widzieliście, ale jak wyłączę te linie, włączymy sobie z powrotem funkcję i tutaj ustawimy CCD. To jest funkcja dla tych, którzy robią obserwacje fotograficzne dla astrofotografów. Tu możemy sobie wybrać edycja pliku z matrycami. Możemy sobie dodać własną matrycę, ale możemy również odblokować i wybrać sobie, jeżeli ktoś ma na przykład APS-C Canon, Canona na przykład 700D, to tu jak kliknie, no to już wielkość matrycy się tutaj pojawiła i teraz ogniskowa, jeżeli znowu odblokujemy i sobie wybierzemy ogniskową obiektywu, który posiadamy, na przykład 200 mm, to mamy pokazane, jakie mamy pole na jednym boku i na drugim. I w momencie, kiedy tu klikniemy to okienko, czyli włącz wyświetlanie matrycy, pojawiło nam się okienko z matrycą dla aparatu Canon 700D na przykład. I to tyle się mieści w polu widzenia. I dla przykładu, jeżeli byśmy chcieli zrobić zdjęcie gwiazdozbioru lutni, no to możemy sobie obrócić tą ramkę, powiedzmy tak, ale widzimy, że 200 to jest za długa ogniskowa, żeby zrobić to zdjęcie. Jak damy setkę, no to już mamy, akurat się mieści elegancko, czyli żeby zrobić mało tą lustrzanką 700D na przykład dobre, ładne zdjęcie lutni, no to wybieramy obiektyw ogniskowa 100 mm i wtedy uzyskamy ładne w całości tutaj ten równoległobok razem z wegą i z lutnią. W tym odcinku to już jest wszystko. Bardzo dziękuję i zapraszam do subskrypcji kanału i do słuchania następnych odcinków. Przypominam na koniec, że jeżeli naciśniecie na help i w lewym górnym rogu widzicie datę aktualizacji tego pliku. Jeżeli macie starszą datę, wtedy należy uaktualnić program. Jeżeli macie te same cyferki 5.1, no to znaczy wystarczy dorobić aktualizację tego mniejszego pliku NOAK, czyli Nocny Obserwator Aktualizacja, zip, rozpakować ten zip i wszystkie tam znajdujące się pliki do głównego folderu. Ja tylko przypomnę jeszcze, że jeżeli już sobie zainstalujecie tą wersję przynajmniej 1 grudnia i to tutaj w tych teleskopach, jak dajemy zapisz i zamknij, to się zapisuje do tego pliku, który również jest w aktualizacji ten NOAK. Więc jeżeli już sobie wprowadzicie wartości okularów i średnicy zwierciadła teleskopu, to pamiętajcie, żeby rozpakować z pominięciem pliku teleskopy.txt. To wszystko, dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka.